Cześć witajcie, Jan Paśnicki, piwna kompania. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że doczekałem takiej chwili, że jestem w stanie porównać to piwo, mianowicie rocznikami. Ze mną tutaj butelka z 2016 roku. Wydaje mi się, 16 bądź 17, nie jestem do końca pewien, bo jedno z kiedyś wypiłem. Generalnie data przydatności do spożycia. Może jakoś to ułatwić, może ktoś z Was również ma w swojej piwnicy i pamięta data przydatności do spożycia 12 grudzień, znaczy grudzień 2018 roku. No więc y, albo 17, Szczeram, że to jest 17, bo wydaje mi się, że kiedyś z butelka z 16 roku wypiłem. E, także bardzo się cieszę, że jest szansa porównać piwo, które elakuje w piwnicy tutaj, już od ładnych, ładnych, no 4,5 roku by wypadało mniej więcej. E, tak, mi się tak mi się wydaje. Z nową wersją Willif. E, jeżeli chodzi właśnie o parametry, moi drodzy, mamy dokładnie te same. E, 24 BLG i 10% alkoholu, tak żeby wano nie palno, głupa nie 24 tak i 10% alkoholu jeżeli chodzi o skład tutaj też pamiętam że było zawsze bardzo skromnie jeżeli chodzi o wymieniony mamy właśnie mm, piwo ciemne pasteryzowane niefiltrowane zawiera słody nieczmienne ży, żyto palone pszenica paloną, jęczmień, jęczmień palony na dawnym, pięknym bączku. E, no i jeżeli chodzi tutaj o nową wersję etykiety, to mamy tak. Piwo ciemne, pasteryzowane, niefiltrowane, woda, słód jęczmienny, jęczmień palony, pszenica palona, chmiel Warrior Columbus EKG drożdże S04. to już drożdże przy okazji są wymienione, a tu nie było. E, no dobra, moi drodzy, to by było tyle słowem wstępu. Ja się biorę za ocenę, żeby zobaczyć, jak w takim razie na przestrzeni lat ono się zmieniło, co tutaj jest nowego, co jest dobrego, no i jak smakuje, bo jestem naprawdę niezmiernie ciekaw, jak po tylu latach również raz wersja leżakowana wyszła, no i jak smakuje nowa Relief, gdyż no, bardzo zawsze ceniłem sobie te piwa z Browaru Golem i bardzo zawsze je lubiłem. Mega mi smakowały po prostu. No dobra, to w takim razie zaczynamy. Jak widzicie, tutaj jeszcze nie kantuję, że, ule, że jest stara uleżana buteleczka, bo osadził się na niej piękny kurz, który tutaj. No, gdzieś jednak w piwnicy, mimo wszystko, o lata. No dobra, tu mamy wersję tutaj 2017, może 16. No i wersję Anno Domini 2022. Kiedyś to było, moi drodzy, kiedyś wszystko było łatwiejsze. Ale wiecie, o czym mówię. Jeżeli chodzi o crafty, zawsze jest takie wspomnienie przeszłości. Ale dobra, nie o przeszłości. W tej chwili, teraźniejszości, no i jak widzicie, w pierwszej chwili, co już się rzuca w oczy, no to piana. E, zdecydowanie większa tutaj e, w nowszej wersji. E, jeżeli chodzi natomiast o wygląd, no nie wydaje mi się, żeby odstawała. E, wygląd wydaje się być dokładnie taki sam. Lili, ta starsza wydaje się, że z taką wersją Barrel Age w tej chwili po prostu. No dobra, a jeżeli chodzi. Uuu, ależ, ależ powiem Wam, że Barrel Age, serio. Po takim czasie ewidentnie jak dla mnie nuty po prostu e, pumpernickowe, ale również takie śliwkowe, melanoidnowe, troszeczkę takie mm, przy, przy, taki mm, przy, przypalony właśnie brązowy cukier dochodzący, takie nieco podchodzące dla mnie pod nuty rumowe. E, to wszystko e, pięknie, naprawdę pięknie pachnie, tak charakternie jak dla mnie po prostu barrel age. E, Pumpernickel, śliwka i taki szlachetny alkohol. Naprawdę powiem, że to piwo z aromacie postarzało się mega. No dobra, a nowa wersja? Uuu, zupełnie, zupełnie totalnie inne piwo. Słuchajcie, mianowicie tutaj zdecydowanie więcej wyłazi intensywniejsza część słodów palonych. Mocniejsza po prostu. Troszkę taki tytoniowy aromat do tego dochodzący. Hmm, no też karmel. Jak najbardziej. Hmm, ale e, tu jest taki jest zdecydowanie więcej słodyczy. Ten aromat jest wytrawniejszy, jest taki ułożony jest bardziej taki szachetny, a tu więcej takiej słodyczy. Też bardzo fajnie i nieco więcej ziołowości, korzenności. E, jak najbardziej ziołowe, chmielowe nuty. Hmm, wychodzą bardzo ładnie, naprawdę. A też fajnie pachnie to no, Nowa Relief. No dobra, ja tu gadam, gadam, a jak w takim razie smak? Może najpierw, może najpierw to starsze. Hmm. Ale gładziutkie, pięknie się zrobiło. Pięknie, turbo-wytrawne, naprawdę <gryw> wytrawne bardzo, ale nasycenie minimalne, bardzo fajnie mm, palone, kawowe, czekoladowe, deserowe posmaki, z takim delikatnym, no takim właśnie śliwkowym, rumowym, melanoidynowym mm, przegięciem. Ale naprawdę się zrobiło takie barelejczowe, niesamowite po prostu. No dobra, a tutaj? Zdecydowanie bardziej ostre piwo. Mocniejsze w odbiorze. Też oczywiście nasycenie większe podbija nieco większe uczucie większe uczucie takiej paloności. Większe uczucie również takiej, no tytoniu, serio dla mnie ty, 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 tytoniem po prostu gdzieś tutaj współgra w tym smaku i w aromacie ale taka właśnie ta paloność, lekko pionowata, Zdecydowanie bardziej hmm, posmak takiego świeżego, żytniego chleba. W aromacie również. E, Ten taki alkohol niełożony. On jeszcze czasu podtrzymuje, ale również bardzo fajnie, chociaż e, Lili nowsza, jak dla mnie, jest po, po prostu bardziej taka no to jest sobie naturalne, ale ona jest taka punktowa. Ona nie jest u faktycznie jeszcze taka ułożona jak to, bo to jest po prostu ułożone wybornie. Ale jako świeże piwo również jest bardzo fajne, bardzo smaczne. No i oferuje to, co powinno oferować. Przyjemną goryczkę nachodzącą po chwili, paloność. Bardzo fajnie, smacznie, wytrawne, piłnowate, no Z dużą ilością naprawdę słodów palonych ale również takiego kawowo-czekoladowego posmaku. Tutaj natomiast jest więcej właśnie tego takiego rumowego i śliwkowego. Ale zresztą to się ułożyło. Słuchajcie, dwa różne piwa, dwa totalnie inne światy, ale oba naprawdę są mega smaczne. Cieszę się, że w końcu faktycznie doczekałem tej chwili, że po prostu mogę sobie spróbować porównać jedno, a porównać drugie, ale tak jak piję, Oba naprawdę, trzeba w że dominuje tutaj paloność, ale ta paloność jest dobrze zrównoważona. W tym nowym piwie, ona jest jakby przez goryczkę nachodzącą, jeszcze po chwili to się równoważy, ale również to nasycenie nieco powoduje, że ta paloność tak się rozkłada w czasie. Po prostu bardzo również podoba mi się, mówiąc, ta paloność jest niezła, podoba tutaj aromat w tej nowej Lidii. Naprawdę, on jest tak przyjemnie ziołowy, ziołowo-korzenny. Hmm. Muszę przyznać, że naprawdę pachnie wybornie. A tutaj, no po prostu, dla mnie to jest ułożone piwo fenomenalnie barrelageowo, wręcz, bo te nuty takie likierowe, wręcz, wiśniowe. Właśnie, są jeszcze wiśnie. Tego mi szukałem, tego słowa, są jeszcze wiśnie przecież. Wyborne. Naprawdę, oba piwa świetne. Chociaż wersja Relief, leżakowana w piwnicy, ułożyła się. Jeżeli macie w swojej piwnicy jeszcze może Relief, dajcie znać, czy odparaliście, próbowaliście. A jeżeli macie, moim zdaniem warto, bo naprawdę ułożyła się fantastycznie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ja w takim razie zawijam się, miło sobie pielęgnować i te piwa spożycie dzisiejszego wieczoru, bo na pewno to będzie miły, bardzo sympatyczny wieczór z taką obsadą właśnie tutaj w szkle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!